Witam Państwa na kolejnym wykładzie z cyklu Ewolucjonizm a socjologia religii. Dochodzimy do końca połowy w zasadzie, końca przynajmniej części pierwszej, która niekoniecznie będzie połową. Podzielę ten materiał na trzy odcinki. Mam nadzieję, że będą krótsze nieco niż zwykle, stąd łatwiejsze w Państwu do przyswojenia. Będziemy dzisiaj mówić o koncepcjach syntetycznych. Omówimy tu sobie cztery zasadnicze koncepcje, które moim zdaniem są najciekawsze, najbardziej warte dyskusji, rozwijania, podjęcia na nowo często niektórych wątków. Są one poniekąd podsumowaniem tego, co mówiliśmy dotąd, czyli całego wątku socjokulturowych teorii ewolucji religii i w ogóle ewolucjonizmu. Zaczniemy od Herberta Spencera, chyba najwybitniejszego ewolucjonisty okresu klasycznego, którego niestety koncepcje zostały w dużej mierze zapomniane, częściowo przywłaszczone nieświadomie, częściowo skompromitowane w sensie negatywnym czarnej propagandy uprawianej między innymi przez Emila Durkheima. Moim zdaniem jest to ze szkodą dla socjologii, zwłaszcza dla ewolucjonizmu w socjologii. Wiele tych wątków wartych jest odnowienia, dyskusji, przetworzenia, a może nawet uczynienia podstawą pewnej teorii nowej ewolucji socjokulturowej. Proszę Państwa, przede wszystkim teoria Spencera jest ewolucyjna nie tylko w tym sensie, że zawiera teorię ewolucji, ale ewolucjonizm jest kluczem do całej teorii Spencera. W zasadzie wszystkie elementy uzyskują sens dopiero kiedy spojrzy się na nie z perspektywy ewolucji, parafrazując Dobrzańskiego, co powiedział o biologii akurat, ale w przypadku Spencera jest to jak najbardziej sensowne. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że Spencer swoją teorię rozwijał przez 50 lat. Niektórzy autorzy uważają, że Spencer rozwinął w tym czasie cztery różne, niesprowadzalne do siebie teorie ewolucji. Moim zdaniem jest to jednak nie do końca tak. Spencer tak naprawdę, rozwijając swoją teorię, kładł nacisk na pewne nowe mechanizmy czy nowe aspekty, nie odrzucając wcześniejszych, włączając je jako integralną część nowego spojrzenia, także w tej dojrzałej teorii ewolucji, tej teorii zasad socjologii. Możemy odnaleźć wszystkie te wcześniejsze momenty, wcześniejsze elementy jako zrealizowane, jako fragment czy aspekt tej globalnej teorii ewolucji Spencera. I taką perspektywę Państwu tutaj w dużym zarysie przedstawię. Bardziej obszerniej to omawiałem na wykładach socjologii klasycznej, do których odsyłam bardziej zainteresowanych. Tutaj tylko pewien zarys, który jest dla nas niezbędny. Przede wszystkim, jeśli chodzi o przedmiot teorii ewolucji, to dla Spencera, jak przyjrzymy się jego dziełu, od razu staje się jasne, że nie jest to jakieś tam społeczeństwo, czy ludzkość, czy abstrakcyjny twór, ale sam fakt zastosowania przez niego na wstępie podziału społeczeństw, czyli z jednej strony klasyfikacji społeczeństw na różne klasy, z drugiej strony typologię społeczeństw, pokazuje, że chodzi mu o społeczeństwa w liczbie mnogiej. Społeczeństwa ewoluują, nie społeczeństwo ewoluuje. Jest to zatem koncepcja, która ma ująć tą różnorodność, ująć tą złożoność dróg ewolucyjnych różnych społeczeństw, które po pierwsze mogą być na różnym stopniu rozwoju, czyli stopniu złożoności, przepraszam, i w związku z tym też różnym stopniu rozwoju, ale też mogą kształtować się w zależności od relacji z otoczeniem bliżej jednego albo drugiego typu. Spencer bardzo wyraźnie podkreśla, że mamy do czynienia tutaj, jak powiada, typy społeczne, podobnie jak organizmów indywidualnych, nie tworzą serii, ale są klasyfikowalne jedynie w rozbieżnych i rozdzielających się grupach, divergent and redivergent groups. Te klasyfikacje zatem tylko pozornie przypominają stadia ewolucji. To jest narzędzie do porównywania społeczeństw, to jest narzędzie analityczne w zasadzie. To nie jest opis historii ludzkości czy jakiegoś społeczeństwa konkretnego, ale narzędzie pomiaru
czy ono się rozwijało, czy się nie rozwijało. Spencer oprócz procesu ewolucji mówi też o procesie dewolucji, czy dysolucji raczej, przepraszam, i dostrzega, że niektóre ze społeczeństw uznawanych powszechnie w jego czasach za prymitywne, po prostu niedorozwinięte, tak naprawdę są społeczeństwami zdegenerowanymi, jak właśnie Australijczycy rdzenni. Także chociaż opisuje proces ewolucji z perspektywy właśnie rozwoju, mniej uwagi poświęca dysolucji, nie omawia zasadniczo zbyt dużo mechanizmów prowadzących do dysolucji, to jednak jest to perspektywa stale obecna u niego i nie ma tutaj jakiegoś determinizmu. W zasadzie mówi, że cały proces zachodzi cyklicznie. Ma miejsce ewolucja, później okres wahań i wreszcie w sposób mniej lub bardziej nieunikniony następuje dysolucja danego społeczeństwa, czy cywilizacji, czy tworu kulturowego. Ta teoria, proszę Państwa, jest określana często jako organicystyczna, teoria Spencera, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jest to tylko częściowo słuszne, dlatego że Spencer, zanim napisał Zasady socjologii, napisał także dwa tomy Zasad biologii. I co ciekawe, już tam formuje tą ogólną swoją teorię systemu, o której będziemy za chwilę mówić więcej. I żeby zilustrować procesy zachodzące w ramach tej teorii systemu, podaje za przykłady zjawiska z życia społecznego. Czyli można powiedzieć, że jego teoria biologiczna jest z kolei socjologizująca. Wyjaśni się to troszeczkę w świetle obserwacji Spencera, że cała ta teoria została tak naprawdę zaczerpnięta przez biologów z nauk społecznych jako tak zwany fizjologiczny podział pracy. Biolodzy, żeby opisać funkcjonowanie różnych narządów w poszczególnych organizmach, zaczerpnęli koncepcję od ekonomistów, koncepcję podziału pracy. Spencer poniekąd przejmuje to na powrót w dziedzinę nauk społecznych, tą koncepcję, uogólniając ją troszeczkę, czyli rozszerzając poza obszar, który interesował ekonomistów, ale jednocześnie dostrzegł w tym, że mamy do czynienia z czymś więcej, to znaczy z ogólną teorią systemów, pewnej klasy systemów, systemów organicznych właśnie, do której to klasy należą zarówno organizmy żywe, biologiczne, jak i organizmy nadorganiczne, czyli organizmy społeczne. Jedne i drugie są systemami organicznymi i w tym sensie jest to teoria organiczna. Proszę Państwa, jego funkcjonalizmu nie należy odczytywać w perspektywie tego, co Państwo się dowiadują o nowoczesnym funkcjonalizmie nowożytnym, o Mertonie, o Parsonsie, o Aleksandrze i tak dalej, czy Lumanie, dlatego że to jest zupełnie inne podejście do tej, czy inne użycie tej terminologii. Ta terminologia, którą znamy, wszyscy się posługujemy w socjologii, uległa zmianie. Te terminy zmieniły swoje znaczenie za sprawą Dilkema przede wszystkim. Zaraz to spróbuję trochę wyjaśnić bliżej. Otóż zatem każdym przedmiotem ewolucji u Spencera jest system, czy systemy społeczne przede wszystkim. I ten system ma to do siebie, że po pierwsze ze względu na jego kontakt z otoczeniem rodzą się pewne potrzeby. Te potrzeby muszą być zaspokajane przez określone działania. Jeśli coś potrzebujemy, to musimy coś zrobić, żeby zaspokoić tę potrzebę. I te działania właśnie Spencer nazywa funkcjami. To jest zupełnie inaczej niż w późniejszym funkcjonalizmie, który funkcje przypisuje raczej oddziaływaniu. Wszystko może mieć funkcję we współczesnym funkcjonalizmie, u Spencera nie. U Spencera funkcje pełnią podmioty, które coś robią, działają. Możemy mówić o funkcji kościoła, ale nie możemy mówić na tej zasadzie o funkcji religii czy muzyki. Dlatego, że sama religia z siebie nic nie robi, tak? Ona oddziałuje, ale nie wykonuje czynności. Także to jest ważne rozróżnienie. Podmiotami działania, podmiotami funkcji u Spencera są zawsze konkrety. Ludzie, jednostki, grupy społeczne, organizacje, instytucje czy podsystemy i tak dalej. To jest najważniejsza chyba różnica.
Czyli to jest analogia z prostym podziałem pracy. Najprościej jest zrozumieć funkcjonalizm Spencera przez analogię właśnie z koncepcją podziału pracy ekonomistów, przy czym tutaj rozdziela ten podział pracy również na sfery pozaekonomiczne, na sfery polityczne czy duchowe nawet. Jak mamy już działanie podjęte do zaspokajania tej funkcji, to po pewnym czasie, jeśli ta funkcja się utrzymuje, jeśli jest ta potrzeba notoryczna, powiedzmy, to wytwarza się organ, czyli pewna struktura, która ma pełnić tą funkcję. Na początku wystarczy, jak jest niewielka grupa, że każdy zbiera jedzenie. Jak później jest nas więcej, to niektórzy ludzie mogą się poświęcić wyłącznie zbieraniu jedzenia, a już nie muszą szyć namiotów na przykład. Możemy się podzielić pracą i wtedy powstają organy potrzebne do zaspokojenia tej funkcji. Proszę Państwa, można to przedstawić w taki sposób. To znaczy dwie najbardziej fundamentalne funkcje dla Spencera wynikają z kontaktu ze środowiskiem. Te środowiska są przede wszystkim dwojakiego rodzaju. To jest z jednej strony środowisko przyrodnicze, na które składają się warunki naturalne, ukształtowanie gleby, woda, dostęp do wody, tak? Klimat i tak dalej, flora, fauna i tym podobne. Wypadałoby dodać też mikroflora czy fauna, różne wirusy, które nas otaczają. To jest całe środowisko przyrodnicze. Z drugiej strony mamy środowisko społeczne, czyli inne społeczeństwa, bliższe lub dalsze, tak czy inaczej usposobione do nas. I teraz w związku z tym, że te środowiska nie są neutralne w stosunku do nas, z jednej strony niosą pewne zagrożenia przede wszystkim, gdybyśmy położyli się w lesie na trawie i nic nie robili, to prawdopodobnie byśmy prędzej czy później zostali przez coś zjedzeni. Dlatego trzeba się przeciwstawiać wpływom tego środowiska. Aby się przeciwstawiać zagrożeniom płynącym przez z tych środowisk, potrzeba pozyskiwać zasoby, siłę, energię z pożywienia czy z innych źródeł. Przede wszystkim pozyskujemy je zarówno ze środowiska przyrodniczego, wydobywamy surowce, wydobywamy różnego rodzaju energię organiczną zmagazowaną w mięsie, w roślinach i tak dalej i staramy się ją przetworzyć po to, żeby móc zachować integralność naszego systemu. Jako organizmy biologiczne, jako jednostki żywe musimy jeść, żeby przeżyć, żeby się nie rozpaść. Zanim się rozpadniemy, zjemy sami siebie, tak? W procesie głodowania. Ostatecznie się rozpadniemy, nie utrzymamy integralności systemu. Tak samo społeczeństwo musi produkować, musi wydobywać z przyrody pewne zasoby, pewne minerały, drewno, zboże i tak dalej, żeby trwać. I z drugiej strony musimy się chronić przed zagrożeniami płynącymi z przyrody, przed zwierzętami drapieżnymi, warunkami klimatycznymi, chorobami i tak dalej. Z drugiej strony przed potencjalną agresją innych społeczeństw. I na to też potrzeba zasobów, potrzeba energii pozyskiwanej, którą też możemy, jeśli są przyjazne relacje z innymi społeczeństwami, przynajmniej z niektórymi, możemy też do pewnego stopnia czerpać te zasoby od innych społeczeństw. No, możemy też w rezultacie naszych nieprzyjaznych działań zawłaszczać zasoby innych społeczeństw. To jest oczywiście też atrakcyjna pokusa dla wielu. Także to jest podstawowy podział. Oczywiście trzeba jeszcze przetransportować tą energię pozyskaną z otoczenia do organów, które zajmują się ochroną. W związku z tym możemy, no to nie od razu następuje, tak, bo nie każdy organizm posiada układ krwionośny, powiedzmy, który zajmuje się tym transportem. Tak samo nie każde społeczeństwo posiada system dystrybutywny, który zajmuje się handlem, transportem i tym podobne. Ale mamy przynajmniej te dwa podstawowe systemy. System pozyskiwania zasobów, jak już powstaną jakieś organy, tak, czy organele, i system ochrony. System, który można określić jako wojowniczy, czy system kierowniczy, regulatywny, to zaraz będzie jaśniejsze, jak wyjaśnimy, o co w tym chodzi. Proszę Państwa, te systemy zasadniczo, czyli te organy, które
wykształcają się w ramach społeczeństwa, jak gospodarka, jak system polityczny, regulatywny, one stanowią podsystemy globalnego systemu, tego całościowego społeczeństwa. I w związku z tym realizują dwojakiego rodzaju funkcje. Z jednej strony funkcje na rzecz całości, to ich główne działanie, tak, czyli produkcja albo obrona, albo koordynowanie i tym podobne, ale też, jako że stają się systemami, pełnią pewne funkcje na swoją własną rzecz. Każda firma ma swojego kierownika, tak, czyli ma funkcję kierowniczą, odrębną. Ma też magazyniera, ma też gońców, którzy przekazują informacje. No teraz już pewnie nie ma gońców, są e-maile, tak, ale jakiś informatyk, który siedzi gdzieś tam w osobnym pokoju i koordynuje te systemy informacyjne, informatyczne, przekazywania informacji. Także to wszystko ulega poniekąd w dużych organach, bo to nie jest od razu nigdy, tak? To nie mówimy, że każdy system dzieli się na podsystemy. Nie, no to proste społeczeństwo nie dzieli się na żadne podsystemy. Ale im bardziej złożone, tym większe podziały w nim zachodzą i tym bardziej właśnie te poszczególne organy też zaczynają w własnych granicach odtwarzać tą globalną strukturę, bo też są systemami. Jak powstaje taki organ, zdaniem Spencera? Proszę Państwa, ten zaczyna się od wyodrębnienia konkretnego działania. Na przykład zbieranie pietruszki. Tak? Na początku każdy może sobie zebrać pietruszkę, która gdzieś tam rośnie, ale z czasem okazuje się, że jedna osoba jest wyjątkowo biegła w tym zbieraniu pietruszki i zostawia się jej zbieranie pietruszki, czy hodowlę pietruszki, później jej rodzina przejmuje tą funkcję. Z czasem do tej rodziny są adaptowane dodatkowe osoby zatrudniane, pomocnicy różnego rodzaju. Z czasem powstaje instytucja, cała firma produkująca pietruszkę, która też dzieli się na różne tam szczeble hierarchii i podział pracy występuje w ramach tej firmy. Jedni sieją, drudzy podlewają, trzeci zbierają albo też już myją, powiedzmy, gotowe produkty pakują i tak dalej. I wreszcie ona wchodzi w zakres jakiejś szerszej sieci firm, które produkują też inne warzywa, inne owoce, mięso i tak dalej w ramach pewnego systemu czy podsystemu sieci produkcji produktów spożywczych i to wszystko w ramach generalnie współzależnej sieci gospodarki, jaką dzisiaj tworzą te instytucje różnego rodzaju. Także te stopnie rozwoju przechodzą mniej więcej takim torem. Im bardziej złożone społeczeństwo, tym bardziej złożone instytucje możemy się po nim spodziewać. No w prostych społeczeństwach to, jak mówiłem, każdy praktycznie zajmuje się wszystkim. Tak? Ewentualnie jakiś prosty podział, że nie wiem, mężczyźni bardziej polują na te dzikie świnie, kobiety bardziej zbierają owoce, korzonki i tak dalej. Tak to zwykle się odtwarza i dopiero z czasem można to dzielić bardziej w miarę jak społeczeństwa przechodzą na wyższe poziomy złożoności. Ten podział systemów schematycznie można przedstawić w ten sposób. Mamy zatem przede wszystkim dwa podstawowe systemy. System środków utrzymania, system regulatywny, który z czasem rozdziela się na system militarny, kierowniczy, militarny, czyli bezpośrednia walka albo obrona przed zagrożeniami zewnętrznymi ze strony społeczeństwa, środowiska społecznego, tak, przed innymi społeczeństwami, ale żeby działalność militarna była możliwa w ramach całego społeczeństwa, musi istnieć system kierowniczy, który hamuje rozpad systemu od wewnątrz i koordynuje wspólne działania na rzecz obrony, ataku przede wszystkim. No, system środków utrzymania rozpada się na system produkcyjny, ten z kolei na te instytucje, które wydobywają bezpośrednio materię z otoczenia, jak węgiel, jak drewno, jak buraki i wszystko inne, i ci, którzy przetwarzają to. Ale musi to temu towarzyszyć oczywiście w bardziej złożonych społeczeństwach system dystrybucyjny, który przekazuje czy pośredniczy właśnie w transporcie surowców, produktów, surowców między producentami,
a przetwórcami i później produktów do konsumentów już. Spencer wspomina też o systemie informacyjnym, niejako, znaczy to jest mój termin, a chyba najlepiej tak go określić, czyli systemie, który jest analogiczny do dystrybucyjnego tak naprawdę, który zajmuje się właśnie przekazywaniem informacji od władz do ludu i od ludu do władzy. Myślę, że można by tutaj też system wywiadowczy dodać, ale to już Spencer tego nie rozwija tak daleko. I rozwój systemu dystrybucyjnego i informacyjnego mierzymy przede wszystkim częstotliwością działania, częstotliwością tych skurczów, powiedzmy, które transportują te pokarmy czy informacje, tak jak w pierwotnych społeczeństwach, znaczy w tych, których bardziej, może nie zupełnie pierwotnych, tak, ale powiedzmy w czasach feudalnych to sprowadzały się do podróży jakieś handlarze od wioski do wioski, raz na jakiś czas jakiś jarmark. Generalnie na co dzień nie mieli ludzie dostępu do dystrybucji towarów, tylko okazjonalnie. Z czasem to były sklepy działające 5 dni w tygodniu, powiedzmy. Obecnie mamy 24-godzinne portale, gdzie możemy kupować nawet nie wychodząc z domu. Tak? Czyli i podobnie z informacją. Kiedyś przyjeżdżał herold do jakiejś miejscowości, ogłaszał wolę króla. Z czasem zaczęto wykorzystywać prasę, która ukazywała się najpierw codziennie, a obecnie mamy serwisy 24-godzinne, telewizyjne, a nawet jeszcze szybszy Twitter, który bezpośrednio każdy zamieszcza, z dziennikarzy może zamieszczać pewne informacje bez czekania, aż redaktorzy zatwierdzą, opracują, zmontują i tak dalej. Także częstotliwość tutaj wzrasta. System kierowniczy natomiast się wewnętrznie różnicuje ze względu na różne dziedziny, którymi się zajmuje, które kontroluje, i też stopnie hierarchii. Im bardziej złożone społeczeństwo, tych szczebli hierarchii zwykle jest więcej. Proszę Państwa, jeśli chodzi o samą teorię ewolucji Spencera, można ją dostrzec przede wszystkim, czy jest, jak mówiłem, kilka teorii ewolucji. Pierwsze, co się kojarzy czytelnikom Spencera z teorią ewolucji, to jest teoria rozwoju, jak się rozwija organizm społeczny, czy system społeczny. No tu są trzy takie podstawowe procesy, czy momenty tego rozwoju. To jest przede wszystkim integracja. Polega ona na tym, że mniejsze społeczeństwa łączą się ze sobą w większe całości. Rodziny łączą się w plemiona, plemiona łączą się w miasta, państwa łączą się w jakieś kraje łączą się w jakieś imperia, tak jak Imperium Rzymskie, czy Sowieckie, czy inne, i tak dalej. No nie, tak dalej to już jeszcze nie zaszło. Jednocześnie, jak już zachodzi ta integracja, zachodzi dyferencjacja, czyli podział wewnątrz tych społeczeństw na właśnie podsystemy, różne grupy, podsystemy w ramach podsystemów, i tak dalej, i tak dalej. To zachodzi stopniowo w ramach narastającej integracji. I specjalizacja, można powiedzieć, czyli wzrost określoności, jak to Spencer dokładnie ujmuje, że każdy z tych podsystemów zaczyna w coraz większym stopniu zajmować się wyłącznie coraz bardziej własną działalnością. No to widzimy chociażby dzisiaj w zjawisku outsourcingu, kiedy firmy już nie zatrudniają sprzątaczek na etat, ale zatrudniają kogoś, firmę sprzątającą, tak wyspecjalizowaną w tej dziedzinie. To zjawisko się najlepiej ilustruje to, co Spencerowi chodziło, czyli skupianie się instytucji na swojej własnej funkcji, a wszystko, co nie przynależy bezpośrednio do tej funkcji, cedowanie czy zlecanie innym podmiotom rynkowym, czyli no, rynkowym. No, ale zasadnicze pytanie, proszę Państwa, jest, jak do tego dochodzi, jak zachodzi ten proces, co sprawia ten proces. I tutaj wchodzimy właśnie na drugi poziom teorii ewolucji, czy spoglądamy na nią z innego punktu widzenia niż sam rozwój. Pierwsze pytanie, pierwsza hipoteza, jaka się nasuwa, może zachodzić to po prostu na drodze rozrostu. Społeczeństwo się rozmnaża, rozrasta, no i zachodzi zróżnicowanie i specjalizacja. No nie. Spencer zauważa, że gdy faktycznie zachodzi taki proces rozrostu, to społeczeństwo z czasem zaczyna wyczerpywać możliwości swojego środowiska. Krótko mówiąc,
nie da się już plemienia dwukrotnie liczniejszego niż było dotąd utrzymać z polowania w tych lasach, w których mieszka, czy ze zbierania tych korzonków. Takie plemiona najczęściej się wtedy dzielą na pół, gdy są przyduszeni głodem. No to młody lider krnąbrny występuje przeciwko staremu i mówi: a chodźcie bracia, towarzysze, czy tam współplemieńcy i pójdziemy szukać lepszych ziem. Nie będziemy tutaj siedzieć, gdzie ten stary Ramol sobie zbudował swoją siedzibę na przykład. Tak? I część z nim się uda i wtedy plemię się dzieli na pół i każde z nich znowu może żyć takim wygodnym życiem, jak żyło dotąd. Także tutaj nie ma żadnego faktycznego rozwoju. Jest tylko wzrost liczby plemion. Tak naprawdę zanim Spencera głównym mechanizmem, który prowadzi, który napędza ten proces rozwoju, jest podbój społeczeństwa przez społeczeństwo. W końcu dochodzi do tego, że społeczeństwa mieszkają obok siebie, słabsze obok silniejszych, no i trudno oprzeć się pokusie, będąc tym silniejszym, żeby nie napaść tego słabszego. I tu się dopiero zaczyna, proszę Państwa, rozwój, dlatego że, znaczy nie, jeszcze nie jest powiedziane, że się zacznie rozwój, bo teoretycznie można by po prostu wybić tych słabszych, zabrać ich kozy, ich krowy, ziemię i wszystko toczyłoby się jak po staremu. Tak naprawdę rozwój zaczyna się wtedy, kiedy nie mamy do czynienia z eksterminacją, czy nawet z wygnaniem tego plemienia, ale z podbojem faktycznym, czyli ujarzmieniem tego plemienia, czyli no, część wojowników zabijemy, z części uczynimy swoich niewolników, kobiety weźmiemy sobie jako służące czy nałożnice i wtedy następuje połączenie tak naprawdę tych dwóch społeczeństw, jakościowy skok, najpierw ilościowy skok, jest powiększona gwałtownie populacja, musi gwałtownie powiększone terytorium, którym trzeba koordynować i to umożliwia podział pracy. Tych podbitych spychamy do roli pracowników, czasem niewolników, czasem chłopów różnego rodzaju, ale w każdym razie do roli podporządkowanej, a my sobie będziemy zajmować się dalej wojaczką, jak nam się to tak dobrze udaje na przykład. Taki mechanizm dopiero prowadzi do wzrostu złożoności. No, może to jest pesymistyczne, ale to wojna jest napędem, zdaniem Spencera. Najczęściej, czasami się łączą też ze względu na wojnę, ale raczej w obawie przed atakiem sił zewnętrznych, z atakiem jakiegoś potężnego państwa, które zaczyna się rozpychać po granicach swoich. Wtedy jakieś mniejsze plemiona mogą się trwale zjednoczyć. Jeśli przeprowadzą kilka wojen udanie, może dojść do pewnego związku trwałego. I zwłaszcza jak zbudują wspólną fortecę, na przykład wspólne miasto, ale generalnie wojna za tym stoi, tak czy owak. To jest, proszę Państwa, główny problem. Pytanie zasadnicze, jak mamy właśnie te dwa walczące społeczeństwa, które z nich zwycięży? Przede wszystkim te, które lepiej się adaptuje do obu środowisk, o których mówiliśmy, czyli społecznego i przyrodniczego, czyli umie pozyskiwać więcej zasobów. I zakładając, że wszystko jedno jest jednakowe, tak? Modelowo traktujemy to w tym momencie, nie historycznie. Mamy dwa równe społeczeństwa, które zwycięży, te, które lepiej się przystosuje. W jaki sposób się przystosuje? Przekształcając swój sposób organizacji całego życia społecznego, do czego zaraz jeszcze przejdziemy bardziej. I jednocześnie przystosuje się do odpowiedniej formy konfliktu. Dlatego, że konflikty między społeczeństwami mogą mieć różny charakter. Może to być konflikt industrialny albo militarny. Najczęściej dochodziło do militarnego, ale obecnie pieniądz może być również całkiem niezłym narzędziem wojny industrialnej. I do tego musimy się przystosować. W jaki sposób? Przede wszystkim przez, jak mówiłem, przekształcenie czy przystosowanie całej organizacji społecznej i to ta koncepcja leży u podłoża typologii społeczeństw według Spencera. Tutaj na tym poziomie najprostszym pozostaniemy, jak kogoś interesuje jeszcze, czyli na poziomie podziału na dwa typy. Jest jeszcze trzeci typ, ale o nim mówię na wykładzie socjologii klasycznej. Kogoś to interesuje, to zapraszam do posłuchania o nim. Czyli mamy dwa typy społeczeństw, społeczeństwo wojownicze i społeczeństwo produkcyjne.
czasami błędnie nazwany industrialnym, ale społeczeństwa produkcyjne występowały sporadycznie, przynajmniej w całej historii ludzkości. To nie jest tak, że industrialne pojawiły się dopiero z rewolucją przemysłową, powiedzmy, także nie należy tego traktować jako teorii czy powstania społeczeństwa nowoczesnego, absolutnie. To są typy społeczeństw, zawsze współistniałe, zwykle w historii dominowały społeczeństwa wojownicze, przynajmniej trudno powiedzieć, no Spencer tak twierdzi, no, można by wysunąć tutaj pewne zastrzeżenia, bo czasami zagęszczenie ludności i zatem dystans między tymi społeczeństwami były tak duże, że trudno mówić o wykształceniu społeczeństwa wojowniczego, ale generalnie wtedy z kolei zagrożenie ze strony przyrody było tak duże, że ten typ jakby zastępczo się też odkształcał. Czym one się przede wszystkim różnią? Proszę Państwa, dominującą grupą społeczną i dominującym systemem społecznym. W społeczeństwie wojowniczym dominuje system kierowniczo-militarny, byśmy powiedzieli. Wojownicy rządzą robotnikami, rolnikami i tak dalej, producentami, krótko mówiąc. W społeczeństwie produkcyjnym odwrotnie. System produkcyjny, system środków utrzymania uzyskuje dominującą rolę w całym systemie społecznym. Armia jest mu podporządkowana, służy temu społeczeństwu jako całości. To nie jest, proszę Państwa, kwestia wyboru, tak, że my kochamy pokój, sobie stworzymy społeczeństwo produkcyjne. Jeśli mamy warunki po temu, to świetnie. Tak? Jeśli nikt nam nie zagraża, to możemy sobie budować społeczeństwo produkcyjne. Ale w większości okresów historycznych tak nie było. Cały czas ktoś zagrażał i dlatego te społeczeństwa wojownicze musiały dominować. No bo jeśli nie chcemy stworzyć społeczeństwa wojowniczego, to po prostu zostaniemy podbici. Zostaniemy włączeni do społeczeństwa wojowniczego tak czy owak, ale jako podporządkowani, jako niewolnicy, sługi, czy kolonia, czy coś innego. Czym się one przede wszystkim różnią? Działalność wojskowa wymaga centralizacji. Wódz musi być jeden, musi koordynować działanie armii, musi wiedzieć, gdzie jaka armia jest, a nie tak jak Hitler w swoim bunkrze, który przesuwał na mapie armię, które już dawno nie istniały. Musi to być w jednym ręku, przynajmniej w ręku jednego sztabu, tak? No i jednego centrum dowodzenia w każdym razie. I tak samo kierowanie polityczne generalnie całością spraw społeczeństwa jako całości. Natomiast co innego z działalnością produkcyjną. Ona z natury jest najlepiej, jak jest zdecentralizowana. I to ze względów na samo rozmieszczenie geograficzne zasobów. No w tym miejscu da się hodować owce świetnie się pasą, dają dobrą wełnę, natomiast tutaj są złoża węgla, tu trzeba kopać węgiel. No nie da się kopać węgla tam, gdzie go nie ma, po prostu nie da się uprawiać rybołówstwa tam, gdzie nie ma wody, czy nie da się uprawiać pszenicy tam, gdzie jest ziemia jałowa i gdzie tam nic nie wyrośnie. Czyli działalność gospodarcza jest przede wszystkim uwarunkowana swoim rozmieszczeniem zasobów przyrodniczych. Tak samo nie da się zbudować miasta handlowego czy firmy handlowej z daleko od dróg, od szlaków komunikacyjnych, od portów lotniczych, może nie są tak ważne w transporcie, ale od dróg kolejowych czy rzecznych przede wszystkim. Rzeki były arteriami głównymi dawnych społeczeństw i do dzisiaj częstokroć są. Handel morski jest najtańszy, tak? Transport morski. Trwa trochę dłużej, ale nie wszystko się psuje w 2 tygodnie. Tak? Różne broszki z Chin mogą sobie popłynąć kontenerowcami, dlatego kontrola nad szlakami morskimi daje potęgę dzisiaj, tak? Amerykanom akurat, póki co jeszcze. Także działalność gospodarcza jest zdecentralizowana ze względu na to, że produkcja musi być, jest najtańsza wtedy, kiedy jest blisko samych zasobów. Tak? No oczywiście można zbudować hutę tam, gdzie nie ma złóż żelaza, ale trzeba wtedy te złoża, te rudy dowieść, tak? I to kosztuje. Zatem społeczeństwo, które by produkowało tak arbitralnie sobie wymyślać, że a władca sobie powiedział, tutaj chcę mieć hutę, a tutaj sobie uprawiamy kukurydzę, no to oczywiście będzie znacznie mniej efektywne. Czyli centralizacja versus decentralizacja. Oczywiście społeczeństwa wojownicze
opierają się na hierarchii. Hierarchia jest tutaj w wojsku czymś niezbędnym. Nie da się zbudować armii, gdzie zdanie każdego jest równie ważne. Musi być generał, czy marszałek, generał, kapitan, oficerowie generalnie, podoficerowie i szeregowcy, którzy w zasadzie mają słuchać tylko i wyłącznie. Przy czym to społeczeństwo, te zasady, o których mówiliśmy, do pewnego stopnia narzuca też innym instytucjom, czy też te zasady promieniują z tej instytucji centralnej, jaką jest armia, na inne instytucje. Do tego jeszcze na przykładzie Kościoła zobaczymy. Natomiast społeczeństwo produkcyjne jest z zasady bardziej egalitarne. No może nie do końca, bo w zasadzie zapowiada, że nigdzie jeszcze czysto produkcyjne społeczeństwo nie powstało, ale i każde społeczeństwo ma ten aparat, żeby istniało, żeby przetrwało. Musi mieć ten aparat kierowniczy, który no, nie jest egalitarny. Tak? Władza polityczna jest hierarchiczna mimo wszystko, ale generalnie całe społeczeństwo jest bardziej egalitarne, dlatego że produkcja i wymiana zakłada, że ja się wymieniam z tobą i liczy się tylko to, co ty masz i co ja mam, a nie to, kim jesteśmy, jaką pozycję zajmujemy. Czyli sam handel, sama wymiana zakłada równość stron. Wtedy jest najefektywniejsza, wtedy faktycznie płacimy za to, co jest najlepsze, a nie za to, że to jest produkt słynnego hrabiego na przykład. Czyli to jest warunek taki no, idealny oczywiście, rzadko, może nie zawsze spełniany, czy czasem może rzadko spełniany, no ale to się liczy. Proszę Państwa, w społeczeństwie wojowniczym dominują stosunki dominacyjne, natomiast w społeczeństwie produkcyjnym kontraktowe. Kontraktowe, czyli umawiamy się. W zamian za taką a taką pensję ja będę robił to a to. Na przykład będę służył w wojsku. Wojsko też jest kontraktowe w społeczeństwie produkcyjnym. Natomiast w wojowniczym nie. Jest wszystko na rozkaz. Są zakazy i nakazy. Trzeba się podporządkować. To nie jest coś złego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wróg stoi u bram, kiedy wróg zagraża nam, kiedy chce zawładnąć naszym majątkiem, odebrać nam życie, zabrać nam kobiety, dzieci, uczynić z nich niewolników czy nałożnice, wtedy naprawdę to nie jest, może się nam, jeśli jesteśmy ukształtowani przez etykę pacyfistyczną, wydawać to straszne i okrutne, gdzie nasza wolność, gdzie nasze prawa. No przykro mi. Najważniejsze jest przeżyć w sytuacji zagrożenia wojną. I te społeczeństwa podporządkowane są przede wszystkim wymogowi przeżycia. Możesz sobie cenić swoją wolność, ale za chwilę będziesz martwy, jak nie wykonasz rozkazu, bo za chwilę, jak wszyscy się będą kierować własnym widzimisię, to po prostu wejdzie wróg i nas pozabija. Koniec, kropka. Dlatego właśnie tam dominuje działanie przymusowe, na rozkaz. Wszystko musi być kontrolowane i przymusowe w takim społeczeństwie. Taka jest rzeczywistość. Tutaj nie ma dyskusji, bo nas zabiją, krótko mówiąc. Jak jesteśmy bezpieczni, jak generalnie wróg nam nie zagraża, na przykład dlatego, że mamy silną armię, tak, to wtedy możemy oczywiście podejmować działania dobrowolnie i to jest bardzo efektywne właśnie w sferze gospodarczej, dlatego że zwykle dobrowolnie podejmujemy te działania, które wychodzą nam najlepiej, bo najmniej trudu się z tym wiąże i w tym jesteśmy najlepsi, możemy produkować najlepiej i sprzedawać innym, inni to cenią i jest z tego sens. Zysk i sens dla społeczeństwa jako całość. Także to są dwie, proszę Państwa, dwa typy społeczne. Jest jeszcze trzeci, zalążkowo pojawiający się gdzieniegdzie, o którym mówiłem na innym wykładzie. Tutaj nie ma sensu tego rozwijać. Natomiast, co ciekawe, Spencer przypisuje do tych dwóch typów społeczeństw także dwa typy religii, przy czym tutaj religię rozumie dosyć szeroko. Generalnie, jak pamiętacie Państwo z pierwszego wykładu, Spencer był zwolennikiem wąskiego definiowania religii przez pojęcie nadprzyrodzoności, przez pojęcie tajemnicy. Natomiast tutaj czasami w jego rozważaniach na ten temat ulega to pewnemu rozszerzeniu, kiedy religia obejmuje nie tyle, a raczej nie tylko, bo ten element też się pojawia, konkretnie elementy związane z nadprzyrodzonością, z kultem i tak dalej, ale też pewien ogólny etos. Etos, czyli system wartości, cnoty, ideały osobowe, które się wiążą z życiem w danym typie społeczeństwa. System
czy etos właśnie, czy religię w szerokim sensie typową dla społeczeństwa wojowniczego określa jako religię wrogości, natomiast dla społeczeństwa produkcyjnego religię zgody, czy przyjazności, amity, dogadywania się z innymi. Religia wrogości zakłada cenienie wszystkiego tego, co uzdalnia i ułatwia walkę, czyli odwaga, męstwo, zdolność do zadawania bólu, zdolność do znoszenia bólu, patriotyzm tak samo, zdolność do poświęcenia się dla całości, to są wszystko cnoty religii wrogości. Maria Osowska opisywała ten cały kompleks jako etykę rycerską. Tak? To jest etyka arystokratyczna, etyka właśnie dostojnych, jak to Nietzsche powiedział. Dlatego, że akurat Nietzsche tutaj inspirował się mocno Spencerem w tym fragmencie swoich rozważań na temat etyki, socjologii etyki przede wszystkim. Natomiast religia zgody ma uzdalniać z kolei do wszystkiego tego, co ułatwia pracę, ułatwia wymianę, czyli przede wszystkim pokój, bo to jest warunek spokojnej pracy, równość, no, miłość do pewnego stopnia, ale bez przesady, uczciwość, pracowitość i tak dalej. Natomiast to wszystko promieniuje też na religię w sensie ścisłym, czyli religię, tak jak to rozumiemy w socjologii traktującej już ściśle socjologią religii, na przykład w formie organizacji społecznej religii. W religii wojowniczej nie może być zbyt wiele kłócących się są kościołów, bo wtedy jest bałagan, nie da się społeczeństwa zorganizować do walki. Dlatego najbardziej harmonizuje z tym typem społeczeństwa kościół panujący, kościół najlepiej podporządkowany monarsze, który zawsze pobłogosławi karabin, bagnet i tak dalej, i jak trzeba walczyć, to będzie zagrzewał do tej walki. A zatem nie ma wolności i swobody religijnej. Sekty, wszelkie kulty są prześladowane, raczej eliminowane, dlatego że cuius regio, eius religio, musi być porządek. I kościół również wewnątrz siebie do pewnego stopnia też odwzorowuje pewne elementy armii. Przede wszystkim jest mocno hierarchiczny. No, jeszcze przed soborem było 7 stopni święceń kapłańskich. To był biskup, kapłan, diakon, subdiakon bodajże, tam egzorcysta, lektor, akolita i tak dalej. To poszczególne było stopnie hierarchii kapłańskiej. No, poza tymi święceniami jeszcze były oczywiście taka hierarchia urzędów, niektóre, czy większość z nich została nadal. Ale też jeśli chodzi o sposób podejścia do wiary, jest też obowiązki wiary. Tak? Jest to kościół z urodzenia, z przymusu poniekąd, no bo jak się dziecko chrzci i no nie pytając, krótko mówiąc, o zdanie, no to jest to poniekąd przynależność przymusowa do takiej, w zasadzie trudno opuścić taki kościół, jak już mówiliśmy kiedyś. Taki kościół też sam o sobie myśli jako o kościele walczącym, ecclesia militans, kościół walczący ze złem tego świata, także z innymi religiami, jest nietolerancyjnie nastawiony do innych religii, wrogo nastawiony, bo on ma całą prawdę i musi tej prawdy bronić. Ale też, co ciekawe, Spencer zauważa, że również wyobrażenia Boga przejawiają charakter wojowniczy. Na przykład mówi się o pan zastępów, tak, naszych zastępów wojennych, które idą teraz bić pogan wstrętnych, Bóg wojny, sędzia sprawiedliwy. To są wszystko określenia ze Starego Testamentu, który no, jest wyrazem typowej w zasadzie w większości. Już dostrzeżenia do tego kiedyś zgłaszałem, ale generalnie duża część tej religii wrogości, która później zatriumfowała w Europie, miała swe korzenie, czy mogła czerpać inspirację z literatury Starego Testamentu. Dlaczego Pan Bóg się obraził na Saula? No, dlatego, że nie wyrżnął całego miasta, tak jak Bóg nakazał. Zostawił sobie kozy i króla do pogadania. Tak? Zaprzyjaźnił się z tamtejszym królem. Ludzi wprawdzie wszystkich wyrżnął, kobiety, dzieci i tak dalej, ale zwierzęta zostawił sobie co ładniejsze, niby na ofiarę dla Jahwe, tak? No, ale Jahwe się to nie spodobało. Miał wyrżnąć, to trzeba było wyrżnąć. Także to jest typowa religia wrogości. Błogosławiony, kto chwyci i rozbije o skałę twoje dziecko, jak mówi jeden z psalmów na przykład. Odwrotnie, religia zgody, tam
zdaniem Spencera dominuje wyobrażenie Boga miłościwego, tolerancyjnego, wyrozumiałego, wybaczającego, łaskawego itd., itd. I również jeśli chodzi o, no to akurat nie ma symetrii, dla religii wrogości jest charakterystyczne zbudowanie wyobrażenia życia nadprzyrodzonego, właśnie typowego dla wojowników. Typowe religie wojowników mają zwykle osobny raj dla tych, którzy zginęli w walce, jak Valhalla w religii nordyckiej, czy właśnie w islamie jest raj mujahedinów. To jest też typowa religia wrogości, typowa religia, oczywiście ona jest religią pokoju, tak, islam jest religią pokoju, przy czym pokój jest rozumiany jako stan, w którym na całym świecie zapanuje islam. Wtedy jest pokój i należy walczyć o ten pokój, przede wszystkim szerząc islam wszędzie, gdzie się da. Wtedy będzie pokój. Tak to generalnie. Natomiast no, to jest religia stworzona przez wojowników praktycznie. No, wprawdzie Muhammad był kupcem z wykształcenia, byśmy powiedzieli, i wczesnych lat kariery zawodowej, natomiast później stał się wojownikiem, politykiem, generałem, wodzem i tak dalej. Także ci ludzie generalnie stanowili trzon jego uczniów, jego wyznawców i ukształtowali tą religię. Także nie dziwi nas, że dla mujahedinów, dla tych, którzy zginęli walcząc, nawet rozszarpując się w przedszkolu, jest specjalny raj z hurysami, którzy tam zadbają. Natomiast inną taką cechą charakterystyczną dla religii zgody jest odrzucenie mściwości. No, mściwość jest typowa dla religii wojowniczej, dlatego że jeśli ktoś mi zaszkodził, no to nie mszcząc się dowodzę swojej słabości, czyli dowodzę swojej byle jakości, jestem nikim, tak? Muszę udowodnić, że nie można mi podskoczyć, nie można mi pluć w twarz, muszę przyłożyć mu, oddać zawiązką, wtedy jestem kimś godnym, tak? Zachowuję honor. To jest typowe dla etosu rycerskiego właśnie, tak? O byle coś, wyzywam cię na pojedynek, tak? Rękawicą w twarz i już wtedy nie ma odwrotu. Natomiast tutaj trzeba nadstawić drugi policzek, lepiej się dogadać. A dlaczego w sumie ty na mnie naplułeś? No, może byśmy się dogadali i porozmawiali. No, no zobacz, no, mamy tyle wspólnych spraw. Starczy, że porozmawiamy trochę i odkryjemy, że wszyscy jesteśmy ludźmi i się doskonale rozumiemy i mamy te same problemy i tak dalej. Także jest odrzucenie mściwości po to, żeby też między innymi nie prowadzić do wojny. Proszę Państwa, w koncepcji Spencera znajdujemy też teorię ewolucji religii, która jest na pierwszy rzut oka bardzo podobna do teorii ewolucji Taylora, teorii ewolucji religii, aczkolwiek już tutaj jest pewna ciekawa modyfikacja, to znaczy ona została u Spencera socjologizowana. Poszczególne etapy rozwoju religii są bezpośrednio skojarzone z, no właśnie, na przykład u Spencera nie ma animizmu. Dla niego animizm, czyli pewna wiara w istoty duchowe, to jeszcze nie jest religia. Żeby coś było religią, musi się przejawiać w czynach, musi jakieś działania zachodzić. Zatem tą najpierwotniejszą, zdaniem Spencera przynajmniej, formą religii jest manizm. Manizm, czyli kult przodków. I jakby bazą społeczną tej religii, kultu przodków, no jest rodzina. Jest to instytucja, jest to religia rodzinna, można powiedzieć. Odpowiada to najpierwotniejszej, najprostszej formie społecznej, tym kamykowi, z którego te większe wszystkie społeczeństwa są złożone. Czyli mamy na poziomie rodziny, to manizm wystarcza, tak? I do dzisiaj praktycznie kult przodków jest praktykowany na gruncie rodziny, tak? 1 listopada możemy się o tym przekonać wszyscy. Dalej mamy powstanie pojęcia bogów, kult bogów. Tutaj Spencer rozwija teorię euchemeryzmu. Euchemeryzm, nie wiem, czy już tłumaczyłem to, w każdym razie jest to koncepcja, sama nazwa inspiruje się komediopisarzem Euchemerosem, ateistą swoją drogą starożytnym, który napisał właśnie taką powieść podróżniczą, gdzie ten nasz podróżnik trafia na wyspę, na której odnajduje grobowce Hefajstosa, Zeusa i Posejdona bodajże, czyli generalnie euchemeryzm jest koncepcją, że bogowie tak naprawdę byli kiedyś żywymi ludźmi,
którzy zostali ubóstwieni, zostali poddani deifikacji, tak czy inaczej. Spencer rozszerza tą koncepcję, dlatego że no, oczywiście jest ten mechanizm, że po śmierci kult przodków, ale nie wszystkich przodków. Przede wszystkim przodków wodzów, tych, którzy sami byli wodzami, tak, wielkich wodzów, którzy dawniej kierowali naszym plemieniem, którzy założyli tą siedzibę, te postacie ulegają najłatwiej deifikacji, ale zdarza się też, i to jest wkład Spencera do euhemeryzmu, do teorii euhemeryzmu, że również osoby żyjące, wybitni wodzowie, tacy, którzy no, nie ma dla nich przeszkód, każdą armię wrogą pokonają, nawet jeśli jest dziesięciokrotna przewaga wroga, ale nie tylko wodzowie, również czarownicy, również wybitni, którzy no, kiedy tylko on wyjdzie na pole, to tylko rzuci krótkie zaklęcie i deszcz leje jak z cebra przez 3 dni. Aż trzeba go prosić, żeby zatrzymał ten deszcz później. Potężni czarownicy, różnego rodzaju bohaterowie, kulturowie, to znaczy tak antropologia generalnie ich określa, czyli wynalazcy jakichś nowych narzędzi, nowych tańców, nowych pieśni i tak dalej. To ci wszyscy ludzie mogą ulec deifikacji. Czasami już za życia, ale najpewniej po śmierci. I oni stają się bogami właśnie. Jak powstaje politeizm? Politeizm towarzyszy, proszę Państwa, sytuacji znowu rozwoju społecznego, który musi kolejnego stopnia integracji. Jest plemię, które ma swoich, powiedzmy, 2-3 bogów i ono podbija drugie plemię, które ma swoich 2-3 bogów. Te kulty nie były zazdrosne o bogów. No, ci bogowie tutaj w tej wiosce rządzili, no to niech sobie rządzą dalej. Krótko mówiąc, następuje nałożenie się i scalenie panteonów i wzrost w związku z tym tego całego kompleksu religijno-mitycznego, nowego już społeczeństwa, wielokrotnie złożonego z mniejszych całości. I tak to się rozwijało właśnie w politeizmie, czasami też na drodze dyfuzji, czyli jakiś bardzo skuteczny bóg od chorób mógł być zacząć czczony też w innych miejscach, zaspokajając jakieś konkretne potrzeby, dlatego że zachodzi tutaj też specjalizacja wśród bogów. Bogowie, którzy byli tymi bohaterami kulturowymi, mogą się stać na przykład bogami jakiegoś rzemiosła. I jak to rzemiosło przechodzi gdzieś, no to oczywiście ten bóg razem z nimi. Także tu jest wzrost dyferencjacji, wzrost złożoności tego kompleksu religijnego następuje właśnie w tej fazie politeizmu przede wszystkim. No i dalej mamy fazę monoteizmu, do którego też nie do końca jest rezultatem namysłu, refleksji, tak jak to ci socjologowie w nurcie, czy antropologowie w nurcie idealistycznym myśleli, ale przede wszystkim walki między kultami, konfliktów. Każdy uważa, że mój Bóg jest najlepszy, najpotężniejszy, wywyższa swojego Boga. No i ludzie słuchają, który większe cuda sprawia, który daje więcej siły, który jest faktycznie najpotężniejszy i generalnie jako rezultat tej walki między poszczególnymi kultami, wywyższania aż po niebotyczne atrybuty, tak pierwotnie bogom nie przypisywano aż takiej wszechmocy jak w monoteizmie. Dopiero to właśnie taka poetycka przesada doprowadziła do uczynienia wszechmocnego, wszechobecnego, wszechwiedzącego i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest też rezultat procesu społecznego, integracji tych społeczeństw, w związku z tym rywalizacji między kultami. I dalej mamy dalsze stadia, do których Taylor nie dochodzi, który był zainteresowany, jak pamiętamy, przede wszystkim religiami pierwotnymi. Uważa, że kolejnym stadium jest stadium, które najlepiej się rozwija, czy może się rozwinąć w zasadzie już w społeczeństwie produkcyjnym, które niekoniecznie jest stadium następującym powojowniczym, ale ma szansę dopiero zaistnieć, kiedy wygasną te działania właśnie wojownicze, antagonistyczne. I to jest stadium pluralizmu religijnego, kiedy kościół panujący ulega detronizacji, najczęściej monoteistyczny, ale niekoniecznie, no, zwykle był to monoteistyczny, i wtedy następuje faza pluralizmu religijnego, różne drogi, różne kulty, różne sekty. Tutaj Spencer uważał, że Wielka Brytania jego czasów jest bardziej tutaj dojrzała
pod tym względem ma wiele różnych wyznań, religii. Natomiast Francja jest tylko tam katolicka, później już była rewolucyjna oczywiście, ale jest pod tym względem znacznie uboższa i mniej zaawansowana. I ostatecznie Spencer też snuje pewne przewidywania dotyczące tego, jak będzie wyglądała religia przyszłości. No to może najbardziej dyskusyjny element akurat rozważań Spencera, ale on przewiduje generalnie, że religie będą dochodzić do wniosku, że tak naprawdę to do końca nie wiadomo nic pewnego o tej tajemnicy, tym czymś. Wiadomo, że coś jest, tajemnica, ale nic konkretnie za bardzo nie można o nich powiedzieć. No, krótko mówiąc, będą coraz bardziej dryfowały na stanowisko agnostycyzmu takiego pozytywnego czy teologii negatywnej. Aczkolwiek religie będą wieczne, zdaniem Spencera, nie zanikną religie, bo zawsze będzie właśnie to poczucie tajemnicy, poczucie czegoś, co przekracza nasz rozum. I z drugiej strony jest ta funkcja etyczna, którą Spencer też docenia u religii. Zawsze będą jakieś relacje między ludźmi, których do końca filozofia nie jest w stanie zapewnić, zastąpić. Ludzie, no nie wszyscy będą etykami, tak? Nie będą rozważania etyczne prowadzić. Dla większości ludzi potrzebne są jakieś proste wskazówki, których religia taka czy inna dostarcza. Aczkolwiek no tu już mamy odejście do pewnego stopnia od tego, co potocznie rozumiemy przez religię, ale to są spekulacje Spencera. Natomiast co jest ciekawsze, to akurat te rozważania na temat przyszłości, czy to religii, czy kościoła, przeszłość i przyszłość religii i kościoła, takie dwa rozdziały kończą jego instytucje eklezjastyczne, czyli tak z lotu ptaka podsumowuje całe swoje rozważania. Tam jest bardzo ciekawy wątek, mianowicie zauważa, że o ewolucji religii tak naprawdę możemy mówić aż do fazy monoteizmu. Znaczy monoteizm tak naprawdę to już jest początek dysolucji religii. I to jest spójne z tym, co on pisał o tych pojęciach, o pojęciu ewolucji i dysolucji. Ewolucja polega na wzroście złożoności. To jest proces, który dał w rezultacie politeizm. Tak? Politeizm coraz bardziej złożony, coraz bardziej pluralistyczny. Dopiero monoteizm pod wpływem też metafizyki, pod wpływem różnych sił zapoczątkował stopniowy rozkład religii w kulturach, w społeczeństwie. I coraz bardziej, aż do zupełnego uproszczenia tego pojęcia religijnego, jakim jest właśnie ta teologia negatywna, która w zasadzie no, niewiele zawiera poza prostym stwierdzeniem, że coś jest tam, jakaś tajemnica, ale nic więcej nie jest w stanie nam powiedzieć. No to jest forma dużo uboższa niż oczywiście cały kompleks bogów i mitologii politeistycznych. Także nie jest to, i tu po raz kolejny odchodzi od Taylora, który widział jednak od czasów Comta wszędzie, widziano postęp, coraz lepiej, coraz dalej, coraz wspanialej. Z punktu widzenia samej religii jako zjawiska społecznego mamy do czynienia z rozwojem do fazy politeizmu, później nachodzi natomiast dysolucja, tak naprawdę, a nie ewolucja, nie rozwój, tylko wręcz przeciwnie. Tak, proszę Państwa, to Spencer widział. Widzimy, jeszcze ciągle jest pod pewnymi względami w kolejnach dawnego myślenia szkoły antropologicznej, ale pod kilkoma istotnymi względami uwalnia się od tego. Przede wszystkim dostrzega instytucje eklezjastyczne jako podmiot, który no, najpierw rodzi się spojony z władzą wprawdzie, ale z czasem się uniezależnia. Dostrzega konflikt między poszczególnymi kościołami, uwarunkowanie pluralizmu tych kościołów, różne typy, jakie kościoły mogą przyjmować. Także jest już bardzo blisko uczynieniu z kościołów, z organizacji eklezjastycznych faktycznego przedmiotu ewolucji, ale do tego jeszcze nie doszedł w pełni. Jednocześnie mamy odrzucenie tego jednokierunkowości i przede wszystkim myślę, że najcenniejszą u niego jest ta teoria systemu, która też daje się zastosować do pewnego stopnia, będę starał się to dalej wykazać. Proszę Państwa, jeśli chodzi o sam właśnie rozwój instytucji religijnych, to on odpowiada w zasadzie modelowi, o którym mówiliśmy ogólnie, czyli modelowi instytucji wszelkich innych instytucji społecznych. Czyli na początku mamy proste działanie religijne, czyli
przejednywanie. Jeśli ludzie wierzą, że istnieje jakaś istota nadprzyrodzona, powiedzmy, to chcą ułożyć sobie z nią dobre relacje. Z jednej strony zabezpieczyć się przed złymi wpływami tej istoty, z drugiej strony jakoś z nią tak się ułożyć, żeby jakieś korzyści z tego też dla ludzi płynęły. Czyli najpierw mamy samą funkcję przejednywania, samą funkcję religijną, którą mógł pełnić każdy pierwotnie, chociaż na tym etapie manizmu zwykle pełnił najstarszy syn. No bo ktoś musi mówić w imieniu całości, jakby wszyscy członkowie rodziny, wszyscy ciotki, klotki, synkowie, mamuśki i tak dalej zaczęli naraz mówić, to byłby chaos. Cała ceremonia utraciłaby oczywiście powagę. Dlatego jeden mówi w imieniu całości, najczęściej głowa rodziny, czyli syn tego przodka, który zmarł. To jest odpowiednik, to jest na poziomie manizmu mniej więcej tej fazy rozwoju religii, ten rozwój organów. Jeszcze samo jest działanie. Później dopiero jest wyodrębniona rola religijna, kiedy już to się ustali, że faktycznie najstarszy syn odpowiada za kult naszego dziadka, ojca czy kogoś tam. On będzie najstarszy męski na przykład. No czasami może być żeński, ale to musi być ustalone. Już jest rola religijna. To nie jest jeszcze kapłan, bo on tak naprawdę jest kowalem, tak, i zajmuje się swoją pracą zawodową, ale wiadomo, że jak przychodzi święto duchów czy zmarłych i tak dalej, trzeba złożyć ofiary naszemu praprzodkowi, to on jest od tego. Jest wyodrębniona rola religijna. I osoba kapłańska, tu już w imieniu społeczeństwa, zwykle to jest najpierw król kapłan, który no, w imieniu całego plemienia składa ofiary swojemu ojcu, czyli poprzedniemu wodzowi, królowi, i tutaj pełni podwójną rolę. Dopiero z czasem jeśli już ma tak dużo spraw politycznych, że już nie ma sił i czasu, żeby zajmować się jeszcze ofiarami, zleca to swojemu bratu, jakiemuś wujowi, czasami jakiejś innej osobie. W każdym razie ulega ta funkcja, ta rola scedowaniu. I pojawia się kapłan jako ktoś niezależny od króla, jeszcze mu podporządkowany ściśle, ale niezależny od króla. Z czasem wykształca się wokół niego cała organizacja, bo potrzebuje sług, potrzebuje posłańców, potrzebuje kogoś, kogo będzie przygotowywał do tej funkcji, potrzebuje kogoś, kto będzie wykonywał te działania w innej wiosce, tak, bo nie ma czasu ciągle tam jeździć i tak dalej, i tak dalej. Czyli organizacja kapłańska, która ulega stopniowo hierarchizacji, specjalizacji w swoich ramach i w najwyższym stopniu rozwoju staje się właśnie tym kościołem dominującym, panującym, podporządkowanym władzy cywilnej danego polis czy danego królestwa. No. I dopiero z czasem w miarę rozwoju społecznego następuje uniezależnienie się tych kościołów od państwa, stają się instytucjami konkurującymi z władzą polityczną, recenzującymi tą władzę polityczną, no, autonomicznymi, krótko mówiąc, religiami. Ostatecznie później mamy pluralizm. Ale co jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, oprócz instytucji eklezjastycznych, Spencer omawia też nieeklezjastyczne instytucje religijne. O ile instytucje eklezjastyczne możemy sobie wyobrazić jako takich reprezentantów społeczeństwa wobec bogów, to są tacy wirtuozi religijni, jakby Weber powiedział, dla których religia jest tak ważna, tak fundamentalna, że w ogóle się tym światem za bardzo nie przejmują, i oni stają się do pewnego stopnia reprezentantami tamtego świata wobec społeczeństwa. I takimi instytucjami był pierwotny szaman czy czarownik, który mieszkał na uboczu wioski, no, mógł być nawet nielubiany przez wodza, nie zajmował się kultem zmarłych, ale czarami jakimiś, czy podróżami astralnymi i tak dalej. Za kurczaka potrafił wyleczyć kogoś tam z czyraków czy z czegoś. Także tego typu marginalne w sumie instytucje religijne, ale istotne i zawsze trwające na uboczu, zawsze będące pewną instancją, czasami się buntujące, a czasami, jak już w przypadku zakonów czy różnych mnichów, którzy też na początku byli niezależni w zasadzie od biskupów, później zostali ujarzmieni przez biskupów. No, pierwotnie biskupi aleksandryjscy uczynili nawet swoją armię z mnichów, tak? Gdy trzeba było przepchnąć jakiś dekret na soborze, no to już
z pałkami mnisi byli gotowi przekonywać opornych biskupów na tym synodzie, przepraszam, jeszcze. Także to, ale później oczywiście uzyskały pewną niezależność też od biskupów. Są zakony, które są podporządkowane biskupowi, ale są takie, które podlegają na przykład wyłącznie papieżowi. W kościele katolickim na przykład. Tak? I wreszcie takim przejawem wirtuozerii religijnej, czyli grupującym ludzi, dla których religia jest ważniejsza od porządku tego świata, to są właśnie różnego rodzaju nonkonformistyczne grupy religijne. Generalnie o sektach i kultach Spencer pisze właśnie w rozdziale pod tytułem Nonkonformizm religijny, czyli wszyscy ci, którzy odrzucają kościół panujący, kościół dominujący, mają swoje własne zdania na temat religii, idą własną drogą, nie przejmują się tym, co władza polityczna o tym sądzi, i w ten sposób to się rozwija. Przecież inną taką ciekawą teorią, która u Spencera się pojawia, jest tak zwana teoria pomyłki językowej. On ją rozwinął od Maxa Millera, ale u Spencera ma to ciekawe zastosowanie. Mianowicie Spencer zastanawia się, skąd u wielu ludów wiara w zwierzęcych praprzodków. Że my pochodzimy, tak jak w totemizmie australijskim, tak, że jesteśmy z plemienia jaszczurki, nasz praprzodek był jaszczurem, tak na przykład. I w związku z tym skąd kult zwierząt jako czegoś religijnego? I wysunął tutaj teorię właśnie pomyłki językowej, mianowicie zauważył, że wśród plemion pierwotnych, w językach pierwotnych bardzo często jest opisywanie kogoś imieniem od zwierzęcy. Na przykład moim przodkiem był tutaj siedzący byk, ryczący bawuł. Czasami to się brało z pewnych sposobów poetyckiego komplementowania kogoś, tak, czyli w stylu panegirycznym, ten był odważny jak lew, tak, i później mówiono o nim, to jest lew Albionu na przykład, czy i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie takie sformułowania się pojawiają. Z czasem ulega to pewnemu zatarciu. Aż do zupełnego zatarcia faktu, że pierwotne użycie określenia siedzący byk było metaforyczne, czyli znaczenie metaforyczne ulega przekształceniu w znaczenie dosłowne. I z takimi procesami, proszę Państwa, ja już pomijam zupełnie to, czy ta teoria pomyłki językowej tłumaczy dobrze zjawisko, o które Spencerowi chodziło, czy faktycznie tak powstał kult zwierząt, czy kult zwierzęcych przodków. Ale niewątpliwie takie zjawiska zachodzą w historii religii i czasami są świadomie przeprowadzane. Weźcie, proszę Państwa, chociażby to, co w ostatnich kilkudziesięciu latach uczyniono z pierwszym rozdziałem, pierwszymi księgami Biblii, mówiącymi o stworzeniu świata. Jeszcze 200-300 lat temu były one rozumiane całkiem dosłownie. Wierzono, że Ziemia ma ileś tam 6 tysięcy lat, że Bóg to w 7 dni stworzył. Było to znaczenie w pełni, to akurat proces odwrotny, tak? Ale generalnie chodzi o przejścia między metaforycznym a językowym. Natomiast obecnie, powszechnie, przynajmniej w kościele katolickim i głównych odłamach protestantyzmu, tych mainstreamowych, traktuje się te sformułowania jako metaforyczne, niedosłowne. I w drugą stronę zapewne też można by znaleźć parę przykładów. Jeden się taki mi nasuwa, chociaż no on jest trochę kontrowersyjny, ale pojawił się w literaturze naukowej i myślę, że warto to rozważyć. Mianowicie Geza Wermesz, taki historyk wczesnego chrześcijaństwa, to jest pochodzenia żydowskiego autor węgierski, ale później był jezuitą, później porzucił chrześcijaństwo generalnie, ale pozostał i do dzisiaj jest uznanym autorytetem, jeśli chodzi o badania nad historycznym Jezusem, z tej trzeciej fali już badań. Jego pracę wydało wydawnictwo Homini z Krakowa, także jak ktoś chce, może się zaznajomić z tym. W każdym razie on zastanawiał się, dlaczego Jezus został uznany za Syna Bożego. I zauważa, że określenie Syn Boży w starożytnym judaizmie drugiej świątyni jest wcale nie takie unikalne, że bardzo wielu ludzi w literaturze biblijnej jest określanych mianem Synem Bożym. Przede wszystkim w kulturze żydowskiej król, każdy król namaszczony, jak Dawid, jak późniejsi królowie namaszczeni przez proroków, byli uznawani synami bożymi. Psalm królewski drugi mówi właśnie
to jest psalm związany z intronizacją króla. Tyś jest syn moim, ja cię dziś zrodził. Bóg mówi do króla. Cały naród i poszczególni jego członkowie jest uznawany za synem. Tam jest u proroków bardzo często obraz, kiedy Bóg bierze nawet do policzka takie czułości różne w stosunku do Izraela jako narodu. A także prorokowie uznawani przez, czy różni charyzmatyczni rabini, też często są uznawani, czy określani jako synowie Boże. Takim przykładem właśnie z czasów drugiej świątyni, trochę wcześniejszy chyba niż Jezus, czy późniejszy niż Jezus, to już nie pamiętam dokładnie, Koni kreślący koła. To był taki charyzmatyczny rabin, który właśnie był znany z tego, że tak się targował z Bogiem jako swoim ojcem właśnie, kiedy zakreślił koło i powiedział: Ojcze, nie wyjdę stąd, dopóki nie spadnie deszcz. Bo susza trapiła akurat Izrael i faktycznie deszcz spadł, ale deszczu było coraz więcej i więcej. W końcu przyszli do niego, żeby zatrzymał ten problem i ten znowu wszedł w koło i nie wyjdę stąd, dopóki nie przestanie padać deszcz i deszcz przestał padać. Takie cuda mu się przypisywało różnego rodzaju, w każdym razie wskazujące na bardzo bliską, intymną więź z Bogiem. Ale to wszystko było rozumiane jako określenie Syn Boży, jako metaforyczne. Nikt nie uważał, że dosłownie król czy aniołowie też, czy prorocy byli synami Bożymi zrodzonymi jakoś tam przez Boga. Natomiast właśnie chrześcijaństwo zaczęło tak uważać i Wermesz uważa, że to się wiązało z nowym kontekstem, w jakim to sformułowanie się pojawiło, dlatego że określenie Syn Boży w kulturze helenistycznej było rozumiane jak najbardziej dosłownie. Tak? Apollo był synem Zeusa i Leto. No, synem Bożym, jak najbardziej, tak? Sarpedon był synem Zeusa, był półbogiem Leodami, tak? I Leodami, tam również był jak najbardziej synem Bożym. Herakles, czy inni tego typu wielcy ludzie. Achilles był synem bogini, wprawdzie nie Boga, ale też można powiedzieć, że podobną rangę miał. Także w kulturze heleńskiej było to rozumiane całkiem dosłownie. To się zdarzało, że bogowie płodzili dzieci. Czy rozumiano w ten, czy starano w ten sposób się wyjaśnić pewne niezwykłe właściwości tych ludzi, tak, że byli tak wybitnymi na przykład władcami, że na pewno Zeus musiał być ich królem, ich ojcem. Możliwe, że tak to rozumiano, ale w każdym razie w mitologii to jest przedstawiane bardzo dosłownie. Tak? I co sugeruje Wermesz, również pierwotni chrześcijanie zaczęli tak myśleć właśnie o Jezusie. I również chyba Bart Ehrman, jeszcze nie zaznajmiłem się do końca z jego książką, napisał specjalną książkę na temat tego, jak Jezus stał się Bogiem i wskazuje, że w pierwotnym chrześcijaństwie tak naprawdę funkcjonowało bardzo wiele różnych interpretacji tego sformułowania, począwszy od syna adoptowanego, który, jak chyba już wspominałem, być adoptowanym to czymś lepszym być niż tylko zrodzonym, tak? Poprzez właśnie jak u Łukasza i u Mateusza na początku w tych Ewangeliach jest sugerowane, że jest jednak synem, który począł się ze związku między Bogiem a kobietą, aż do syna zrodzonego jeszcze przed założeniem świata, tak jak u Jana, Ewangelii Jana. Także to nie jest na pewno tak proste, jak to Wermesz odmalowuje, ale w każdym razie na zwrócenie tego uwagi na to zjawisko przekształcania się rozumienia dosłownego w przenośne i przenośnego w dosłowne, mamy bardzo często to z tym zjawiskiem do czynienia w sferze religii. Dlatego, proszę Państwa, że język religijny jest z definicji wieloznaczny, symboliczny i tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy jeśli ktoś powiada coś niezwykłego, że na przykład człowiek zmienił się w osła, to opisuje jakiś cud, czy tylko metaforycznie utratę rozumu tego kogoś na przykład ujmuje w ten sposób. W tekście literackim możemy się domyślić, czy historycznym, czy jakimś świeckim tekście, tak? Możemy albo traktować to właśnie jako zabawę, albo jako jakąś metaforę, albo jakieś inwektywę zoologiczną, ale generalnie w tekście religijnym nigdy nie ma do końca pewności. Gdy mówi prorok, wszyscy milkną, wszyscy słuchają, spisują jego słowa czasami, uczą się na pamięć,
ale mało kto się boi zapytać, a ty tak dosłownie to masz na myśli, że jak to, tak? Proroka się nie pyta, tak? Prorokowi się wierzy. I o tyle to jest właśnie podstawowa różnica, podstawowa właściwość języka religijnego, która czyni go bardzo podatnym na te procesy pomyłki językowe czy przekształceń znaczeń dosłownych w metaforyczne. Proszę Państwa, to tyle, jeśli chodzi o Spencera. Moim zdaniem, jak mówię, jest to doskonały punkt wyjścia do rozwijania dalszego czy nowoczesnego ewolucjonizmu w socjologii religii zwłaszcza. To sam staram się robić. Jak Państwa interesuje, to odsyłam do moich publikacji. One są za darmo dostępne w internecie wszystkie. Chyba już wszystkie. W każdym razie staram się stosować tą teorię systemu Spencera, jego myślenie o instytucjach religijnych, oczywiście w powiązaniu z innymi wątkami, o których jeszcze będziemy tu mówili. Spencera na tyle. Spencera zostawiamy na razie. Przejdziemy teraz do kolejnych dwóch autorów, Maxa Webera i Maxa Schellera. Dwóch Maxów, ale to w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę.